Dzień dobry, towarzystwo. Kurde, wciąż potrzebuję jeden mecz do tego rusha zapyziałego. A dobre rozpoczęcie dnia musi być paka. Play, drop in. Chyba Mandy ma coś specjalnego właśnie w ofensywie, jako ten najbardziej ofensywny wahadłowy. To nie wiem, nie za wiele ma raczej wspólnego z rzeczywistością, bo Mandy i Real Life, no to w ofensywie... O, ale zaczęliśmy zajebiście. Bo Mandy w ofensywie, no to w sumie jest jego największa wada. Ale nie, nie, nie. Jedna, dwie karty w składzie na złotej roli, okej? Ale po więcej bym nie szedł na siłę. Raczej wolę grać dobrą formacją, dobrymi wytycznymi, które po prostu pasują pod team, niż bo dana karta ma złoty playstyle po prostu, nie? Let's go, Jota! Let's go, let's go! Saliba za rusha? Wow. Tej paczki 8-4x2? On nie wyglądał na tak szczerze jakoś mega apetycznie, ale może jest jakiś zwyższony dropik, na to liczę. Daj mi piłę, stary, bo tu nie ma offside'u. Nie ma offside'u. O, jest tym impostorem drużyny. Okej, już nie. Nie trzeba do tego przesiąść. No ładuj tym Thuramem. Nie boimy się strzału. O mój Boże. Jeszcze 3 minuty, kurde. O Jezus. Nie, no nie takimi górnymi piłkami, panowie. W tym roku to nie działa. Oni nie potrafią znerwić po prostu przerzutów, więc musieli znerwić wszystko, co związane z kwadratem. I te piłki latają na jakichś niesamowitych wysokościach. Kończysz to? Konsi? O, no tak myślałem właśnie, że Francji może mieć problem, nawet nie wiem, kto to jest. Nagrody za FC24 miały być w połowie października, więc według mojego kalendarza to połowa października już zaraz jest. Ale dostała balon! Ej, to jest niebieska! To jest niebieska, brawo! Okej, to jest Jota to Glory po prostu. Matko boska, to jest jakiś debil. I ten tutaj ładuje power shota. Można podziękować kolegom za gameplay. O, Jota jednak pomarzenia, dobra, wracamy. Aha, power shot luźny. Grałem na cornery? To są jakieś schematy na cornery? Daj! Pas! Shoot! Tak jest, Thuram, tak jest, tak jest. No, bol? No na pustą! No, Jota! Dobra, ale to jest... Gabi Nunes, no to nie jest dobra kobitka. To są paki za rush. 8-2x3, 1x3, 7-8, 5-5, 8-4x2. Dobra, jechanka. Po Salibę, jak Stachurski. Coś padło dzisiaj? No nie, bo to moja pierwsza paśka, nie? No to leci. Nie ma nic, to jest Alexandre Lacazette. On wygląda jak Sol Campbell w tym turnelu, za każdym razem. Ale dajcie jakiś kurde... Cokolwiek do użytku, nawet na TSBC głupie, żeby przypalić. Serię BKTA, co to jest? 8-2x3. Coleman? Chyba tylko Kingsley Coman ma taką czuprynę, ale on nic nie kosztuje. I te paczki chyba nawet są niewymienne za rusha. Kingsley Coman. 89 pace, nie powinien mieć trochę więcej ten ziomal? Kingsley Coman 8-4, 3000. Już taką 8-4 to może już możemy przepalić na SBC, i tak mi została tylko jedna paczka. 8-3 plus double upgrade, no właśnie. Inform to jest? Nie. Jonathan David? A to jest David Inform! Okej! Okay. David Inform, bo 8-4 karty w tym roku nie mają walkoutu. W sumie dobra jest to zmiana chyba. I za rusha! 8-4x2! Walkout! Bramkarz! Argentyna! Najlepszy bramkarz na świecie! Martinez! Damy! Może double walkout? No. Emiliano Martinez! Nie trafiłeś Kobela akurat. Daj spo... O Jezu, ty! Kamil Stoch, spokój się. Bo te gramy będzie. O! Nie! Niewymienny Jules Koundé. Bardzo przykre. Strzel 12 razy. Za całość dostajesz 8-3x5. Fajne, fajne, ale pierw quali. Witam, witam. Nie wiem, czy to Hernandez to aktualnie nie jest gościa, którego ja powinienem zbierać. Po tych laderach jestem w tak ciężkim szoku, co w tym roku robi Teo Hernandez. Ten gościu dogania każdego, wyprzedza każdego. Dosłownie. Jest nie do przejścia Teo Hernandez, nie? Nawet na speedboostie jest ciężki do obiegnięcia. Teo Hernandez jest szalony. Fałsze na kurwia też, też. Taka dysproporcja pomiędzy złotymi kartami, no bo wiadomo, nie wliczamy jakichś ikon czy heroesów. Na prawej na przykład w tym roku Maicon jest zajebisty, tak samo. I fałsze ma świetne, i w obronie jest bardzo dobry, ale już na przykład chyba jest wolniejszy od Teo Hernandeza. No i jest heroesem, do tego nowym, więc wiadomo, że ta jego cena winduje ostro do góry, prawda? A Teo zwykłej wersji kosztuje 500k prawie. Najmniej kosztował jeszcze 2-3 dni temu. Takie mecze lubimy. Arnanu Martinez. A kolega chyba wszedł... A nie, chciałem powiedzieć, że wszedł tym składem z wyzwań, ale nie, bo... Jestem z nami Hiszpanii. Sweet Caroline. O, o, o. Ok,
każdy szanujący się widz tego kanału posiada już w swoim składzie Vitiego Rosadę. Jak nie za bardzo ogania rzeczywistości, jest to na co dzień rezerwowy na prawym wahadle w drużynie Las Palmas. 70 overalla ma na zwykłej karcie. A dajesz mu jedną ewolucję i kolega ma 98 staminy, bateryjkę, więc stamina nigdy mu się nie kończy zielona, trivela shoty, 97 balance, 90 pace i takie tam sprawy. Sweet Caroline, o nie. Jak łączyłeś stare te strzałki, co nimi tak celujesz? Ja mam te strzałki, ponieważ gram bez jakikolwiek asyst. Więc no nie polecam wam generalnie tego włączać, bo 3 razy łatwiej strzela się z asystami. Natomiast jak włączysz sobie full manualne strzały, to pokazuje się taka strzałka. Wiesz jak wygląda? Carvajal, o jest long ball pass na Phila Fodena. Teo Hernandez, o tym mówię. Yeah boy! Brawo Mbappe. Jest Van Gogh z nami. Tu. Kapi 92 na 11 miesiącu, dzięki śliczne. Zepsułem sam na sam. Saint-Maximin, on the win. Jedź Saintem. I nikt się nie pokaże. Uhu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 
86 wraz z Team of the Week. Zrobimy, ale jakie są tak szczerze najlepsze Heroesy do 86, do 87? Może być tak, Nakata, Zeroberto jest fajnym trafem, Marek Hamsi, którego bardzo nie chcemy, Campos najgorszy, Georgios, 5-8. 5-8, a Cordoba ile ma? 5-8, to jest zwycięstwo mimo wszystko. I pani Georgios i pan Cordoba to jest zwycięstwo. McManaman to jest tragedia, Stam to jest chyba najlepsza możliwa karta do trafienia, nie, jeszcze jest Jaature. Kiwel też jest świetny, Berbatov bardzo źle, Kolem da się grać, ale ja bym nim nie grał, Rui Costa jest bardzo zły. Teraz, dobra flaga i mężczyzna, oto proszę, jest walkout, bramkarz, nie, no dlaczego? No to jest, nie da się gorzej, po prostu nie da się gorzej, no. Jurka Dudka by dali. No Campos, ale dajcie spokój, no ale dajcie spokój, no to było dosyć skomplikowane, no. I teraz, Hero. Walkout jest, a... Nie, kobieta. Irena Paredes. Uuu, Mapi Leon, 89, nice. Miała chyba z 4 dziewczyny. To jest niewymienne. Jak to jest niewymienne, jak kupiłem na to z 5 kart? Areola, Konate, Bremer, Tchouameni, Pedri, Thuram, Rafinha, Gabriel Martinelli, Mbappé. Ok, Jan. Nie wiem, na ile się zatrzymał koniec końców, ale tam pod 400 tysięcy już to podchodziło. Oj, gdzie to przesunięcie bramkarzem? Koniec kwalifikacji do FUT Champions! Nie ma poziomu, grajcie kwalifikacje. 8,5 plus za 60 tysięcy. To miałem raczej przed startem, tak mi się wydaje. No nie ma gwarancji, to nie ma walkoutu. I bramkarz znowu. Ale się uczepili dzisiaj. Hiszpan z La Liga. 8-4 ma chyba ziomal. Ale poległem, stary, na 8-5 plus. Walkout? Nie ma walkoutu na 8-5 plus. O Boże, kto to jest? Jonathan Tach? Nie, on jakiś zabiały. Nico Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck. O wow. Tragedia.